Powiem wam tak, moi drzeje, bez problemu się dogadamy, no nie? No jest dogadane, już idealnie. Powiem tak, daj, ja panu... Dobra, jednak jeszcze jest chwila. Jeszcze jest... Ja zrobię tak. Ja pokażę wam, jak się bić, a wy wypiszecie mi mniejszy mandat. Wow! Co tu się dzieje? Kurwa, miałem driftem wjechać, a tu się nie da. No, niebezpieczny manewr, co to? Co? Moment. A widzisz pan tą rurę wydechową? Pa, pa. Widzisz, że sportowa. No. Czaj, czaj te furę, pa. Ja każdym razem, jak siadasz do mnie do auta, albo ja do ciebie, no, przypomina mi się, jak bawiłem się plastelinem za dziecka. Serio? No i to mam tylko z tobą. Co ty gadasz? Niemożliwe. No poważnie ci mówię, ja pierdolę, teraz nie widzę podłogi. Co? Ja w ogóle mało widzę, bo się napiłem drinka. A, okej. Okay. No i czy ja ich zgubiłem już? No. Bardzo szybko poszło zgubienie ich. Generalnie powiem ci, to auto jest porąbane, 200 tak sobie leci, nie? Wow! Ostrożnie! Jak jeździsz, pajacu? Jeszcze bykowi się oberwało. O ja. Słod, super słod był. Wow, ale schizy są po tym drinie. Ledwo co widzę, tak mi wszystko faluje, że to jest szok. Nie wiem, co oni nowy skrypt chyba wgrali na alkoholowe przygody, bo przecież wszystko pływa. No, bez kitu, alkoholowe driny są dobre. Teraz. Tak, to chyba nie jest karetka, ale nie umie jeździć, więc luz. No, nie umie. Ja pierdziele, co się dzieje z moim ekranem? Jak oni na bank coś podkręcali tutaj. Gdzie on jest? Nawet go nie widu. Szybko! Szybko! Szybciej! No to weź. Szybciej! Jedziemy! Dobre. Dobre. Nie, odwal się, pojdziemy. Taksówka! Bo pijemy alkohol z tym, z betonem i uciekamy policji, wiesz? Okay. Ale faza jest na tym, jak tu jeździć normalnie. Mam pomysł na szybką ucieczkę. Walimy po drinku i już nas nie ma. Ej, gościu, nie jest się uda, nie? Ale mamy broń przy sobie. A, dobra. Teraz złapią, to już idziemy do więzienia, jak nic. Czemu uciekasz, a się nie zatrzymasz? No bo mnie gonią. A, okej. Okay. Jak je złapią, to się zatrzymasz? Znaczy, jak się zatrzymasz, to ja mnie złapią. Ja próbuję się jeszcze napić. Ja jestem napzdrygnowany jak świnia, powiem, ledwo czuję, co widzę. Ja słyszałem ten obraz i powiedział, że się jedzie do przodu. A, okej, okay, dogadaj się z nim. Może nie będziemy dzwonili po strażaków. Myślę, że nie damy rady. O nie, uciekaj! To twoja szansa! Wszystko w porządku? O cholera, biegnę! Nie łapiesz mnie! Zatrzymaj się, zatrzymaj się! Nic z tego nie będzie! Łooo! Skoczył tam na dół! Ała! Mat, chodź tu! No i mam, broń mi wypadła, elo! Ała! Ała! Pierdolę! Ała! Skoczek, kurwa! O Jezu! Ała, myślałem, że tu jest mniejszy spadek! Ała! Ja to nie jestem, co nas do centrum wyzywał? Ała! Da! O Jezu, znowu ten gość! To ten, no to... O chuj! Ja, ej, słuchaj, ej, bo mi się wydaje, że ej, pójdźcie, słuchaj, medyk, normalnie zróbmy w ten sposób, no nie? Ja jestem ubezpieczony, nie? To ty mi wpisz, że znalazłeś mnie pod tym, pod monopolowym, no nie? A nie dzwoń po policję. Dobra. Bo wiesz, ja z kolegą mam dzisiaj taką imprezkę, no nie? Głos?
On zaraz zna takie dupery, takich zna, no nie, one mają klub, alkohol za darmo rozdają. I dał mi, takiego mi dał alkohola, powiem ci, słuchaj, i byłem normalnie, byłem sobie w aucie siedzę, no nie? Bierę tego drinka, no. Przychylam go i jak mi wyjebało po szpital, obudziłem się na życiarce od razu, nie? I medycy tam mówią, ja za $500 to zrobię wszystko, nie? I ja podchodzę do niej, mówię, aś te podłogi umyjesz, no nie? A ona, co, wypraszam sobie z tym pielęgniarką. Ej. Czy czegoś tyle? Dobra, zażegnałem problem. Słuchaj, jaś ci mówią? Medyk. Ty, ale normalnie zionie ogniem, kurwa. Słuchaj, medyk, słuchaj. Aż ja się upiję tym stężeniem. Mam znajomego policjanta, no nie? Powiem ci tak, zapytaj go o zeszłoroczny śnieg. On będzie wiedział, co zrobić. Okej? Okay? Ej, w ogóle, słuchaj, jaka była faza, no nie? Ostatnio byłem na łonie natury, na trawie, no nie? Powiem. I tam, powiem ci, taka akcja była, no nie? Gościu mówi tak. I słuchaj, zrobiłem sobie piknik, no nie? Ale nie zabrałem koca. Rozumiesz? Medyk. Cześć, gościa na piknik bez koca pojechał? Przecież to jest w ogóle... Można tak w ogóle? Ja nie wiem, czy na to nie znalazłeś jakiegoś tego, panaceum. Rozumiesz? Rozumiem. Tak. W ogóle, jak nie wiem, czy takie rzeczy się interesują, no nie? No. Ale w czwartki gram w golfa. Gdzie? Normalnie, kijem na polu. A właśnie, chcesz zagadkę? Dawaj. Powiedz, patrz. Słuchaj, co je tego? Co z tym EMS-em? Co jest czerwone i szkodzi na zęby? Kamacho. Czerwone szkodzi zębom? Czerwone... Cegła. No i powiedzcie temu panu, on się Kamacho, zna. Ewidentnie. Kamacho? Możliwe też, że jest. Nie wiem, nie znam się. Ale... Czemu Jasiu wszedł na szczyt drzewa? Co? Czemu Jasiu wszedł na szczyt drzewa? Jak to czemu? Bo wyżej nie mógł. A i widzisz? I to jest... Ja bym strzelał, że jest sową. Ale może nie w tym epizodzie? Właśnie? Ej, słuchajcie, bo ja generalnie to jestem taksówkarzem, no nie? Mhm. Wiozłem taksówką taksówkowego klienta. A gdzie on jest? W więzieniu. Co? A co on głupiec zrobił? Tak. W ogóle... Słuchaj, ty masz znajomy głos. Mi nie ma możliwości najmniejsze. Wydaje się, że cię kojarzy. Czy ty czas nie sprzedajesz pizzy obok komisariatu? Możliwe, że sprzedaję tam pizzę, możliwe. Słuchaj, powiesz. Zrobimy tak, no nie? Jest moja policja i ja się na piwek przy następnej margaricie. Margaricie? Ale ja wodzę tylko pepperoni. Spadł tutaj z tej estakady. Założyłem mu kołnierz ortopedyczny. To ja już nie wiem. To... I tak leży. Jakoś tam obicia, ale na wszelki ten kołnierz. Co? Nie wiedziałem, że to jest tak wysoko. Ktoś się spodziewał w ogóle. Zresztą nic mi się nie stało, to chyba nie jest tak wysoko. To widzę pan, z którym podnosiłem $50 przed szpitalem, tak? O, i to jest mój znajomy lekarz. Dzień dobry. Kim są te pielęgniarze? Bo... I właśnie. Czy ta pani, co robi wszystko za $500, to ona jeszcze jest? No jest, a co? Bo... Będę potrzebował adwokata. Myślisz, że da radę? Chyba raczej nie bardzo. Słuchaj, bo jest taka mota, wsiadłem do złej taksówki. Pamiętasz, jak wsiadłem do taksówki po szpitalem? No. To kierowca trafił do więzienia. I ja jako pasażer jestem współodpowiedzialny chyba. Okej, chociaż dobra. Może nie. Powiem mi pan, czy coś pana było. Pamiętasz, że on podjechał i ja wsiadłem do niego? Pamiętam, no. Pasażersko? No, pamiętam. Wszystko się wyjaśniło. Słuchaj, słucham. Panie medyku, poba. No, zróbmy tak. Bo mi się udało stamtąd spaść i nic nie czuję, że bym sobie zrobił coś, no nie? Okej. Może to jest ważne, żeby teraz powtórzyć ten zabieg. Myślę, że nie.
Czemu? Myślę, że zdecydowanie to nie jest ważne. Ale słuchaj, bo fajnie było. Ten kontener samolotowa upadek. Okej. Okay. Ja zaraz panu zobaczę, czy nic panu nie jest. Co? Może skończymy szybko. Słuchaj, ej. No. Zróbmy jeszcze lepiej. Ja cię zbadam i pojedziesz do lekarza. To może później, dobra? Nie, nie Arleo. Dobra, zobaczę szybko. Fajnie się leży. Zobaczę szybko. Coś wyczuję, nogi, ręce. No widzę, że pan będzie zdrowy. Ej, ma pan jakieś drina? Gdzie teraz? Nie, ja drina. Czuję... Ej, a macie ten alkohol... Szpitalny alkohol? Szpitalny alkohol? Szpitalny alkohol, taki wiecie, taki... taki mocniejszy. No nie bardzo, wie pan, nie mogę panu dać takiego mocniejszego alkoholu. Ja wiem, że nie możesz, no nie? Dobra, da sobie panu radę powodu skostać? W prawej kieszeni mam $1500. Możemy go przerzucić na dechę. Chcesz. Nie, no poczekaj, nie jestem w stanie powoli, bo ja nie wyczułem żadnego urazu jakiegoś mocnego. A jestem w stanie powolutku. No, już staram się stać jak mogę, tylko... No, mam nadzieję. Mam wrażenie, że zaraz się to uda. Bezproblemowo. Trzymam kciuki za pana. No i poszło, pięknie. No i udało się. Dobra. Porusza pan wszystkie, na pewno nic nie boli. Nie jest okejka. Ale wieje, Wieje. Jest dobre, bo... Zachodni boczny. Jaj, przesiąg. Słuchaj, ej. No. No i co robimy? No i wygląda na to, że pan zdrów. W pełni siły. Dobra, do życia. Pytanie. Nie, źle jest. Dogadujemy się, czy dzwonimy na policję. Ja absolutnie, ja taki poszedł. Słuchaj. Masz tu 500 tosów. Ryszynisza. Wypoleruj maskę. I nic nie widziałem. Czego maskę? Samochodu. Bo kolizja była drogowa, prawda? A którego? Tego, co wymaga polerowania. A, no dobra. To może zrobimy tak. Pan siedzi do naszej taksówki, a my pana zawieziemy do hotelu pięciogwiazdkowego. Dobra, nie arle. Za darmo. Bez dobra. Trendy. Bawcie się dobrze. Dobra, oprowadź go do taksówki, nie? Tutaj? No, to jest taksówka najlepsza. Cisa. Jowaja. Ale się sieści. Do hotelu pięciogwiazdkowego. Dobra. Pa, odjeżdża, złośliwy jest. Nie bądź złośliwy, daj mi siąść. Dobra, otwieram tu drzwi z tyłu. Ale to fajnie właśnie. Pala sobie jak, pan tam zapnie. Jaka to jest gablota? Co to jest panel Paku kontrolny tutaj? Co za panel kontrolny jest tutaj? Co to jest za kokpit? To jest kokpit? Kokpit. Centrum dowodzenia. Ile ja, ty ja, bo ja panu przedstawię wszystkie. Ja panu przedstawię wszystkie tutaj informacje. A mogę być kierowcą? Kierowcą nie, no to my tutaj. Czemu? Weź! Wie pan, w tej taryfie obowiązują niektóre prawa. Szkoda, ma pan prawo być milczeć na przykład. Ma pan prawo zadać milczenie. Do telefonu. Nie odmawiam tego prawa. Takie rzeczy. Słucham? Wie pan, że pan ma prawo w tej taryfie do telefonu i do adwokata, tak? To proszę jakiegoś dobrego Samsunga. A pan ma ten, do wyboru trzy pakiety, nie? Pakiet standard, pakiet złoty i platynowy, jaki pan wybiera? Jest jeszcze czwarty, taki już totalnie deluxe, pakiet kamacz. Jaki? Pakiet kamacz. Kamacz? Takich szybkich kamaczów, co ja do Magic Club. Dobra, bierę, dobra. I... Już wszystko będzie wyjaśnione za chwilę. Halo? Ktoś mnie porwał. Ktoś się porwał? Nie, żadne porwanie. Niemożliwe. Gościem kumiarka. Do hotelu. Gościem kumiarka cię porwali? Porwali mnie. Niemożliwe. Połóż mi. Pomogę. Jeszcze nie poradzę z nimi. Trzymaj dwóch ich jest. Dobra. Otwieram drzwi, może poradzisz sobie, zaraz będę na komendzie. Nie, poradzę, pomóż mi. Pomogę. Co najmniej dwóch ich. Nie mogę. Dobra, zapraszamy do środka. Dobra. Klimatyzowany pomieszczony. Jaj, co i do piwnicy mnie zabierzecie? Tak.
Do hotelu piszek wioskowego. O, nie tu. No, dobra, przyknąłem. Nie jest okej. Okej, śpię. Okej, śpię. O, rzucowce, hej. I już zostałem później dywanem. Co? Zapraszamy tu. Już docieram. Już jest posłane. Telewizora nie ma, bo wynieśli. O cholera. Dobra. Ja. Zajmiecie się panem, co? Czy byliście na tym? Tam na tym pościgu? Tak. Znaczy ucieczka jeszcze, bo to w tym parę wykroczeń, ale nie doliczamy ich. Ale jaza. No to ta, to racja. Ale jaza. Dajcie mu coś w tym stylu. Dajcie mu coś w tym stylu. Nie, on prowadził, to ten prowadził. Ten drugi to był pasażerem. To mówię, ja bym policzył po prostu jazdę po pijaku. No nie wiem, no, albo możemy poczekać, aż wyjdzie dźwięk, albo możemy po prostu jazdę po pijaku. Ty, ale kurwa, Tokio to kurwa nie w tym mieście. Tam jazda po pijaku, to tam żywną można zakończyć. To byleby w samochód nie wsiadał. Dobrze się pan bawi, widzę. O! Sześć. Słuchajcie, bo moim zdaniem to już powinniśmy iść wszyscy spać. Koniec imprezy jest w ogóle. Kto nie jest u siebie w domu, to zapraszam do drzwi i... Ty, bo cię porwali cię podobno, słyszałem. Kto? No dzwonili, że porwali. Cię porwali? Jak mnie porwali? Wow! Cześć! Porwali. Cześć! Słuchaj! Nie mogę się pozbierać po prostu. Wiesz, co się stało? Pamiętasz Rika? Pamiętam, no. No i on mnie zaraz taksówką z szpitala, no nie? W pewnym wyzbiegu okoliczności okazało się, że to jednak jest kierowcą, a nie on. Bo napił się drinka, wypadł z auta i ja wtedy się przysiadłem, siadł z powrotem, no nie? Jechaliśmy i wtedy się okazało, że ktoś nas śledzi, no nie? I zaczęliśmy uciekać. I ten ktoś w ogóle strasznie agresywnie jechał i doprowadził do wypadku. I ja przebiegle przeskoczyłem przez płot, no nie? No. Okazało się, że wczoraj wieczorem za tym płotem ktoś prowadził potężne prace budowlane. I wykopał tam taki dół. I ja w ten dół wpadłem. Na dole budowlańcy ubrani cali na czarno, w koniarkach i w kaskach. Powiedzieli, że jest zatrzymany, bo to jest teren prywatny i zapiorą mnie do oficji. Co do oficji? Nie, no to ja zostałem dobry jak oficerusz, ja muszę lecieć, bo służba wzywa niestety. Co? Służba wzywa, no. Ale funkcjonariusze to są dobrzy. Poradzą dobra, sobie. Będziemy funkcjonować. Dostałem dobry ręk. Nie, dzięki. Dzięki, pa. Dobra. Ba. Dziękuję za podwózkę. Z zostały, naprawdę. Z kim? Z kadetem wcześniej pozostały. Które to jest ten kadet? Powiem wam tak. Moi drzwi, bez problemu się dogadamy. No nie? No jest dogadane, już idealnie. Powiem tak, daj, ja panu... Dobra, jednak jeszcze jest chwila. Ja zrobię tak. Ja pokażę wam, jak się bić, a wy wypiszecie mi mniejszy mandat. Możemy się mówić tak, że pan w ogóle nie dostanie mandatu, tylko krzywdę, co pan na to? Popatrz, styl kobry, tak? Powiesz, bo jak tak robisz, to nikt nie wie, o co chodzi, no nie? Chodzisz na służbę? Wiesz, co pan na to? Pan w ogóle nie dostaje mandatu, tylko pan wystawi mi grzywnę. Super? Co jest grzywna? No nie mandat, nie? Ile tam wystawić? 10? Ej, słuchaj, to? Coś mi tu śmierdzi, wydaje mi się, że nie kantujesz. Nie, co? Tylko...
Sorry, chłopaki. Dobra, kto go przeszukuje? No, poczekaj, aż skończę. Okej. Dobra, ja tu nie patrzę. Ja mnie zarzuciło! Dobra, już. Zakończyłem. Dobra, usiądę za chwilę, może zbiorę myśli, okej? Okay? 219? Ja. Czekaj. 219.00? Ej! Hao! Hao! Słuchaj. Pan wzywał? To ja jestem. A. I... Dobra, dogadujemy się. Załatwiam. To kolega tam ma przejąć pana. No nie, dobra, powiem tak. Mi to tam obojętne nawet. Lecisz no. Skajem. Moja propozycja to 10 tysięcy mandatu i wsio. I po kuchu. Dobra, panie, jak pan ma na imię dokładnie? Bo ja dowodu nie dostałem, to ja nie będę mówił tak do domu. Tu jestem. Tak, widzę pana idealnie. Dogadaliśmy się z szefem. Trochę. No zaraz. Dogadaliśmy się z szefem. Jeszcze pan tak przetrzymamy z 2-3 minutki. I tego. Panu musimy dać grzywnę 10 tysięcy i pan wychodzi. Pasuje? Nie mam problemu. Tak, ale miało być 30 tysięcy, także panu dużo zmniejszamy. Pan to jest 10. Dużo moje pieniądze. A. Szefu powiedział, że to jest dobry gościu, dajcie mu ten. 10 tysięcy i tyle. Który taki? No szefu. No co się stało, że pan w takim stanie? I znacie Rika? Jeez, musimy pilnować tutaj. Znacie Rika? O! Jest za... Ej, słuchaj. Ej, Riku. Spierdalaj, nie chcę. Gdzie jesteś? Nie będę w więzieniu. Czy co? Czemu się zamknęli? Bo miałem broń nielegalną przy sobie. O cholera, jesteś głupi, mówiłem wyżyć to. Dobra, to wszystko przez ciebie. Jestem pijany troszkę, spadłem z wiaduktu chyba. No. Jak, no widziałem jak leżałeś plackiem, rozwalony koło słotowców. Tak, złapali mnie. Lowlańcy. Ty, masz po mnie przyjechać teraz. Dobra, przyjechaj po siebie. Muszę iść panowie już, bo może kolega odebrać z podwięzienia. Da się tak? Nie dajemy go, tak? Żeby wrócić do dowód? Ja, nie ma problemu, jaha. Tu jest, to wozik. Boblab. Ej, w ogóle... Cie, proszę. Co, pan chce konwój, czy nie w końcu? Co? Pewnie, że ta. Do więzienia muszę jechać. Kolega odebrać, go zamknęli. Za... Konwój pan nie będzie, pan... No? Sursia, cześć! Słuchaj, tata dzwoni. Jestem w areszcie. Ale skończ się na grzywcie. Okej, i? Słuchaj, co cię? Dobrze. Jesteś w pracy? Mogę powiedzieć z mojej narysowaną? Zaraz będę. To wpadniesz na dół. A po co? Bo pogadamy. Pan schowa na razie telefon, bo... O, muszę kończyć. Dobra. I dzwonię do córki. Jak się trzyma córka? Boże, jeździ do pracy. Ona w policji pracuje. A kim jest córka? Mięseła? Mięseła jest pana córką? Tak. Ja, co się stało, że ten... Też była moja. Że na inną drogę ona zeszła niż pan. Pan się ją wychował w takim razie. Dobrze ją wychowałem. Pura najświeższa. Dobrze, kiedy to coś się? To jest. Ale prosił tutaj o podpisanie na tablecie mi. O, różnie nie problem. Spokojnie, powolutku, dobrze? No nie, nic się nie dzieje, to no, akurat podpisy są dobre. To raz co nie zasury, że już wychodzę, na pewno się martwi. Nie, spokojnie. Halo? Słuchaj, ej, bo już wychodzę. Co robisz? Wychodzę już. Okej. Okay. Nie, wychodzę już z aresztu. Zaraz na górze, ty jesteś też tu w Los Angeles? Nie, nie mam mnie, a co? Jak to cię nie mam? Się porozmawiamy. O, rozłączyła się. Jak nie ma? Widziałem, że to chyba jak miejsce wchodziło do zbrojowni. Co? Jezu! Zapraszam. Jezu! Halo? Gdzie jesteś? Pani miejsce aktualnie... O co chodzi? No chodź tu, przyjdź się. Gdzie tu?
Chodź do taty. Jestem. Jak co? Ale żon! O, jest Surusia, tatusia. No cześć. Chodź się przytul, panie. Daj buźkę. Jezu. Daj buźkę. Mi tata? Nie. Czekaj, że spłysuje. Dobra, ej, ja różni się nie wybiera. Na patrol. Różni się nie wybiera. Nie wybieraj się mnie. Różnią mnie. Mięso. Zamknij drzwi, położysz, otworzyć? Nie, nie pomogę, niestety. Cholera. Siąłem, szerifie. Słuchaj, ale historia. Pisztuchy mnie złapały. Normalnie. W ogóle, ej, kojarzysz Rika? Nie. No to on pijany, panel mi dał pijane drinki, które jest też z tym pijane. Okej. W ogóle za niego wino. Ej, czy to nie jest ta Pattison? Patty! Idziemy na patron? Dobry. Cześć. No czekaj. Poznajesz wujka? Pan Bob, tak? Tak. Słuchaj, ej. Jest taka sprawa, no nie? Podwieźć mnie pod więzienie. Mogę samochód pożyczyć. Szwagra muszę odebrać. Szwagra? Szwagra? Pod więzienia? Mogę jedynie samochód pożyczyć, jak pan. Nie ma problemu. Musimy iść, jedziemy na patrol. Okej. Miasto do ciebie wróciła. Już. Ej, ale nie wyciągaj sprzętu, już jestem skuty. Daj, jedziemy. Nie. Dobrze, bo pani chce złożyć zeznanie, a... Dobra, które to auto mam wziąć? Nowaka. Dobra, Nowak! No i tyle. Zwiedziała, szeryfie. Czołem, policjanty. Do widzenia. Dobrego dnia. Zostąp się.